Ach du Scheiße! Minęło parę miesięcy od naszego pierwszego spotkania. Było już po zakończeniu letniej edycji Fiska. Byłem w nieciekawym stanie. Myślałem w zimie nawet o zawieszeniu Nartakoku. No ale, zacznijmy od początku. W okresie przygotowawczym po skończonym sezonie letnim i jeszcze niezapoczątkowanym sezonie zimowym cała nasza kadra juniorska wybrała się do Kusamo. Razem ze mną byli m.in. Kastelik, Pil, Kantyka i tak dalej. Ogólnie całe nasze juniorskie zaplecze. Było całkiem przyjemnie. Oddałem naprawdę przyzwoite skoki. Jednak w końcówce zgrupowania przydarzył się skok, który zatrzymał moją przygodę. Skakałem jako ostatni, jednak zanim skoczyłem, musiałem na swoją szansę trochę poczekać. Wielokrotnie byłem wycofywany z belki startowej z uwagi na zbyt mocny i silny wiatr. Wiadomo, w Kusamo tak samo, jak to kiedyś mówił Kamil Stoch. Po chyba szóstym razie mogłem już wystartować, ponieważ warunki były całkiem dobre. Jednak nie na długo. Po wyjściu z progu poczułem zbyt silny powrót wiatru. Najpierw w plecy, potem pod narty. Próbowałem się wyratować przed upadkiem. Niestety, było już za późno. A oto, co się stało na tamtejszym zgrupowaniu. Ach, du Scheiße! Nee, das war nicht gut. Teraz już widzicie, co się stało. Próbowałem uratować się przed upadkiem. Niestety, było już za późno. Złapałem powietrze w obu nartach i bezładnie poleciałem na dół. Podobno ten upadek niektórym przypominał Thomasa Morgenstern'a sprzed 14 lat. Miałem pole do popisu, bo skakałem ostatni. Przez moje błędy i silny wiatr skończyłem w szpitalu. Po upadku straciłem przytomność. A po obudzeniu się usłyszałem od doktora tylko jedno zdanie. Emil, miałeś dużo szczęścia. Ale i tak musisz odpocząć parę miesięcy od sportu. Masz zerwane więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Od razu do mediów dostała się informacja o moim upadku. Pomyślałem wtedy, no super, 16 lat i już zerwane więzadła. Czeka mnie długa przygoda. Po rehabilitacji wróciłem na skocznię. Od początku spokojne treningi na średnich skoczniach, abym mógł złapać odpowiedni rytm. Udało się to. Później dostałem wiadomość od PZN-u. Zostałem oddelegowany do startu we Fiska w Zakopanem jako zawodnik krajowy. Bardzo się wtedy ucieszyłem, że mogłem po raz pierwszy od, albo ja wiem, jakichś 7 miesięcy wrócić do zawodów. Czekałem z niecierpliwością na te zawody, które dla mnie okazały się być przełomowe. Wielka krokiem w Zakopanem. Nowa, zmodernizowana skocznia. Podobno można tu będzie oddawać skoki za 150 metr. Czekałem z niecierpliwością na mój pierwszy skok w zawodach. Śnieg pruszył na skoczni oraz była mgła. No nic, trzeba było zagryźć zęby i skupić się na swojej robocie. Pierwszy skok. Dobre wyjście z progu i stosunkowo ładny lot. Dało mi to łącznie skok na odległość 116,5 metra. Nieźle jak na pierwsze skok konkursowe po kontuzji. Zająłem ostatecznie 25 miejsce po pierwszej serii, tym samym awansowałem do drugiej serii tych zawodów. Podczas przerwy warunki się poprawiły. Mgła opadła bardzo szybko, jak przestał padać, oraz co najważniejsze, wyszło słońce. W powietrzu poczułem mocny wiatr pod narty. Około punktu konstrukcyjnego czułem, że to się może źle skończyć, więc postanowiłem skrócić skok. Oto co się stało. Jak widzicie, skok zakończyłem solidną grewą, choć czego ja się mogłem spodziewać. Usłyszałem głos spikera. 143,5 metra. Byłby to rekord skoczni, gdybym to ustał.
Leżałem tak przez jakieś 5 minut, by upewnić się, że wszystko było ok. Podeszli do mnie lekarze. Wstałem. Było wszystko w porządku. Na całe szczęście. Pomimo upadku udało mi się awansować ostatecznie na 15 miejsce. Planowo miał być też drugi konkurs, ale niestety w śnieżyce coraz silny wiatr storpedował te zawody i pozostał wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Na skocznie w Park City. Witamy w USA! To tutaj Adam Mały zdobywał swoje pierwsze medale z zimowych igrzysk olimpijskich. Myślę, że pewnie podążę jego drogą. Pierwszy konkurs i pierwszy skok. Od razu ruszyłem z belki, czując, że wiatr jest pod nartki. Wybicie z progu. Idealne. Czułem, że to może być ponad rozmiar skoczni. Leciałem i leciałem. I wylądowałem. Telemarkiem. Patrzyłem na odległy przez terenie. 140 metrów. Podajże nowy rekord skoczni. Jednak miałem dużo odjęty z wiatr, przez co byłem na 6 miejscu. Ale i tak byłem bardzo zadowolony. Wręcz skakałem z radości. Drugi skok był w moim wykonaniu już troszeczkę gorszy, ale już nie miałem takiego mocnego wiatru pod narty. Wyjście z progu znowu dobre. Lot płynny skok i skok w granicach 125 metrów. Patrzę na telebim, 123 metry. Jest miejsce w czołowej dziesiątce. Byłem bardzo szczęśliwy. Ostatecznie byłem na 4. miejscu. Mało brakło, aby byłoby pierwsze podium w karierze. Patrzyłem na oficjalne rezultaty i wydaje mi się, że zabrakło około 1 punkta. Mimo wszystko byłem w świetnym nastroju. Drugi konkurs znów jak za kopcu został storpedowany przez warunki. No cóż, bywa. Jednak to, co miało się zdarzyć, było przede mną. Dostałem info od PZN-u. W skrócie brzmiało ono tak. Emilu, wraz z trenerami z kadry A i B ustanowiliśmy, że będziesz jednym z 6 skoczków, którzy pojadą jako krajówka do Pucharu Świata w Zakopanem. Razem z tobą wybiorą się Tomasz Pilch, Paweł Wąsek, Przemysław Kantyka, Klemens Murańka oraz Aleksander Zniszczą. To było coś niesamowitego. Wystąpić przed własną publicznością na skoczni, na której wielkie triumfy mieli Kamil Stuch i Adam Małysz. Na pewno tamte chwile zapamiętam do końca życia. Oraz mój powrót do skoków, w mistrzowskim jak dla mnie stylu. Trzeba żyć tym, co pokaże życie w przyszłości.